Powiem tylko tyle, że stresuję się przeokrutnie. Co innego nagrywać vlogi, wiecie, latać i czasami tylko wyciągać tą kamerkę, a co innego usiąść i gadać. Ale nic, ja się postaram. Dzień dobry, witam Was w filmie dotyczącym mojego stylu, ponieważ bardzo dużo dostaję od Was pytań, czy to najczęściej na Instagramie, dotyczących rzeczy, których noszę i dlaczego tak naprawdę noszę w większości tylko czarne ubrania, to stwierdziłam, że będę taka wspaniała, cudowna i pracowita i nagram Wam taki filmik. Musicie wiedzieć, że jestem cała spocona ze stresu, gdyż jest to straszne przeżycie. Za ścianą siedzą moje dzieci razem z moim Justinem. Jestem pewna, że troszeczkę się ze mnie śmieją. Krzychu, błagam. Zacznę może od razu od tego, dlaczego noszę prawie same czarne rzeczy. Generalnie paleta moich ciuchów to biały, czarny, szary. Dawno nic szarego nie miałam na sobie. Czerwony ostatnio, ale mam tak naprawdę tylko dwie czerwone rzeczy, więc spoko. I panterka, chociaż ona bardziej w dodatkach, ale odważyłam się, kupiłam wspaniałą tunikę, ale o tym zaraz. Dawno temu mój styl wyglądał tak. Tak właśnie, przemilczmy to, powspominajmy z uśmiechem na twarzy i cieszę. Tylko Krzychu. I cieszmy się, że te chwile już minęły i że mamy je za sobą. Mało tego, Krzycha wyniosłam, słyszymy helikopter za oknem, mam nadzieję, że go nie słyszycie, ja go słyszę. Dlaczego ograniczyłam się do takiej minimalnej palety barw? Tak naprawdę z wygody. Zaczęło się od tego, że mieszkaliśmy w Irlandii i ja po prostu nie miałam czasu codziennie kombinować, w co się ubrać. A no lubię dobrze wyglądać, jak większość z nas. Wtedy stwierdziłam, że takie ograniczenie się do tak naprawdę trzech kolorów, jeszcze oczywiście kolor jeansowy, no ale to jest chyba standard. Bardzo ułatwi mi życie. Wiecie, nie miałam czasu, stwierdziłam, że jak będę miała tylko te kolory, to po prostu rano będę wyciągała jakieś spodnie, jakąś koszulkę i wszystko będzie do siebie pasowało. I to się genialnie sprawdza. Naprawdę genialnie. Teraz już nawet nie chodzi o moją wygodę, co po pierwsze o przyzwyczajenie, a po drugie uważam, że kolor czarny jest totalnie eleganckim kolorem. Nawet jak założymy czarny dres, to będziemy wyglądać dobrze, o ile jesteśmy uczesane na przykład. Poza tym bardzo mi się podobają kobiety, które, wiecie, wchodzą do pokoju i tak widzicie, że ja, ale laska. W sensie nie musi być cudowna, przepiękna, najszczuplejsza, z najpiękniejszym biustem świata, po prostu bardzo dobrze wygląda i zazwyczaj takie dziewczyny są ubrane klasycznie i dla mnie klasyka to jest w ogóle podstawa totalna. Wszystko co klasyczne wygląda zawsze dobrze, zawsze zarobiście i ja się w tym bardzo, bardzo dobrze czuję. Mimo tego, że na przykład nie noszę szpilek, ale czy noszę na jakieś, wiecie, mega ważne okazje, ale na co dzień raczej nie. Mam to szczęście, że mam niskiego męża i nie muszę się po prostu męczyć. Wolę trampki. Dobra, lecimy. Wybrałam 10-11 takich najukochańszych rzeczy z moich szafy. Jeżeli gdzieś mnie kiedyś zobaczycie, to na 99% będę miała założoną którąś z tych rzeczy. Na 99%, naprawdę. Zaczniemy od początku. To jest mój ulubiony t-shirt. Przecudowny z firmy The Other Side. T-shirt jest, jak wiecie, wycięty na plecach. Jest dosyć szeroki, oversize'owy. Ja robię taki trik, że z racji tego, że mam bardzo, bardzo krótkie nóżki, dosyć masywne uda, ale krótkie przede wszystkim, to staram się wszystkie koszulki, przede wszystkim nie noszę wiewrówek i do tego wszystkie koszulki wsadzam sobie tak do przodu, tak wizualnie się wtedy wyszczuplam i wydłużam nogi. W związku z tym, że jestem mała, to je podwijam, wtedy o wiele lepiej ta koszulka wygląda. Z tyłu jest fajnie wycięta, ale nie jest wycięta aż tak, żeby martwić się tym, że wychodzi stanik. Spodenki, bo o nie też dostaję bardzo dużo pytań, to są spodenki kupione w H&M-ie. To jest model High Waist i to są spodenki po prostu o parę rozmiarów na mnie za duże, to jest rozmiar 40. One, gdyby nie pasek, to by ze mnie po prostu spadły, bo jestem bardzo wąska w biodrach. I ja je wynoszę o wiele wyżej, znaczy tak jakby powinny być, spinam paskiem i dzięki temu one są takie fajne, boyfriendowe. Spodenki, których szukałam jakieś 2 lata i nie wiem czemu wcześniej nie wpadłam na to, żeby kupić za duże i je sobie tak, wiecie, obwiązać paseczkiem. Kolejną bluzką, którą bardzo, 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 bardzo często noszę, zwłaszcza teraz, kiedy jest tak gorąco,
To jest bluzka kupiona. Jeszcze w Irlandii. To jest firma River Island. Jestem prawie pewna, że jest z wiskozy. Niestety, tak wiecie, w pomacaniu nie znam się, ale jest bardzo przewiewna, bardzo wygodna, ma bardzo ładny dekolt, bardzo ładne plecy i jest fantastyczna. I kosztowała jakieś 18 euro, coś takiego. Na bajku się, znaczy nie wiem, czy jest dostępna. Jeżeli znajdę linki do którejś z rzeczy, to na pewno w opisie na dole Wam podlinkuję. Kolejną fantastyczną, cudowną, najlepszą na świecie moją bluzką jest, uwaga, biała koszula, bawełniana. Jest to oczywiście też model oversize'owy. Dodatkowo też kupiona troszeczkę za duża, bo w rozmiarze 38, ja mówię, jestem taka dosyć w klatce, to już w ogóle jestem mega wąska, ja tutaj nic prawie nie mam, więc jest cudowna. I wiecie, to jest tak, że jak człowiek nie wie, w co się ubrać, to po prostu zakłada białą koszulę, dżinsy i zawsze wygląda dobrze, nie ma opcji, żeby wyglądać źle. A to jest coś, czego się nikt po mnie nie spodziewał. Kocham ją totalnie. To jest, słuchajcie, wiskoza, Zara, kupiona na wyprzedaży. Cudownie wygląda do spodenek, jeszcze lepiej do jeansów i jest, no wiecie, leciutka. Mega. Ulubione jeansy. Niestety jeszcze nie wpadłam na pomysł, żeby po prostu kupić sobie jedne porządne jeansy. Ale spoko, zrobię to na jesień. To te aktualnie, które Wam pokażę, to są najwspanialsze jeansy świata. Mają jedną wadę. Szybko się niszczą po prostu. To jest już moja trzecia para. To jest Mango i model Noah. To są spodnie z wysoką talią, ale w których nie wyglądam o tak. Bo zazwyczaj w takich spodniach tak wyglądałam. Ale świetnie leżą, bardzo dobrze się noszą. Niestety bardzo, bardzo szybko się niszczą. Jak mówię, to już jest mój trzeci model. Co dziwne, mam ten sam model w innym kolorze, w kolorze granatowym i on nie jest tak zarąbisty. To teraz sukienki. Zacznę od sukienki, która wywołała największe poruszenie świata. Nie wiem, czy dlatego, że jest czerwona. Znaczy, pewnie dlatego, że jest czerwona, pewnie dlatego, że jest zarąbista, jest cudowna, fantastyczna. I to jest sukienka. Tak, ta. Kupiłam ją. Kupiłam ją, kiedy byłam ostatnio w Warszawie. I ta sukienka jest cudowna. Jest po prostu fantastyczna, jest cudownego materiału. Bardzo przewiewna. Niestety, troszeczkę, nie wiem, czy to widzicie, prześwituje. Rozwiązaniem tego problemu jest po prostu bielizna w beżowym kolorze i tyle. A że kawałek tyłka będzie widać, nie przesadzajmy. Drugą ulubioną sukienką, ja po prostu przechodziłam w niej te najgorsze upalne dni, które były ostatnio, kiedy tak umierałam. To jest sukienka kupiona w zeszłym roku, o przepraszam, w zeszłym roku na przecenie reserved za 30 zł. Niestety, już się troszeczkę mychaci, ale nic, to ja o nią zadbam, bo po prostu ją uwielbiam, jest przewiewna, jest w niej po prostu, człowiek się czuje, jakby był golusieńki. Dwie ostatnie sukienki, strasznie dużo tych sukienek, ale wiecie, jestem taka kobieca, że po prostu. Dwie ostatnie sukienki to są sukienki z firmy The Other Side. Pierwsza to jest kimono dress, kupiona w zeszłym roku, w zeszłym sezonie, jakiś czas temu. I jest cudowna. Niestety. Znaczy niestety. W sumie stety, niestety. Jakby ktoś miał spoko biust, to stety. Niestety takiego nie posiadam, więc troszkę lipa. Ma duży dekolt, często pod nią zakładam po prostu t-shirt, ale jest fenomenalna. I druga sukienka z tego samego sklepu. Ma niestety jeden problem, bo jak widzicie, troszeczkę odstaje przy biuście. Gdybym nie była takim leniem, już dawno zaniosłabym ją do krawcowej. Ale wiecie, 100 metrów przejście, 200 to troszeczkę za daleko dla mnie, bo tak mam pod nosem krawcową. Ta sukienka ma dużo większe wycięcie na plecach niż bluzka i do niej zawsze noszę ten taki bardziej ozdobny stanik, który ma właśnie koronkę na plecach. No dobra, może nie zawsze, ale bardzo często. Jeżeli chodzi o buty, to moje trzy aktualne ulubione pary to oczywiście klapeczki. Klapeczki, które kupiłam za 60 zł w H&M-ie i są po prostu idealne. Wszędzie szukałam zwykłych, prostych klapek. Jeżeli już jakieś były, to miały albo jakieś dziwne kamyczki, gwiazdeczki, dżeciki, cekinki, a ja chciałam po prostu zwykłe, czarne.
i odgapiłam je od przyjaciółki, dziękuję bardzo. Druga moja ulubiona para to oczywiście nieśmiertelne konwersy. To jest moja trzecia para w życiu. Dlaczego tylko trzecia para? Bo te buty są po prostu prawie niezniszczalne. Pierwsze były białe za kostkę, które miałam z 4 lata. Drugie były granatowe, niskie, które mam do tej pory i czasami noszę i mam je też z 4-5 lat. Te mam rok i je po prostu uwielbiam. Wiecie, że mam wrażenie, że jest tak jakby Team Converse i Team Vans? To ja jestem zdecydowanie Team Converse. I buty, o które dostaję też bardzo dużo od Was pytań, to są espadrille na takie niskie koturnie z Aldo, kupione jeszcze w Irlandii. Też mają swoje czasy, ale są bardzo wygodne, robią duże wrażenie i generalnie mogę w nich chyba śmigać cały dzień bez większych szkód dla zdrowia psychicznego. Chciałyście też, żebym pokazała torebki. Dobry żart, mam tylko dwie. Pierwsza, którą rzadko mi widać, bo jest to bardziej taka torebka, nie wiem dlaczego, jesienna. Troszeczkę wydaje mi się za ciężka na lato, ale jest czerwona, docencie to. Kupiona w Massimo Dutti w zeszłym roku. Ale na lato troszeczkę, mówię, za ciężka. A ta, to jest torebka, słuchajcie, która ma chyba 4 albo 5 lat. I przeszła wszystko. Ja ją noszę codziennie, zajeżdżam ją totalnie. To jest Michael Kors. Dostałam od męża na urodziny i ją... Jestem w stanie ją tylko zamienić na Zosię Chylak, na którą się czaję od bardzo dawna, ale jest wciąż wykupiona. Kiedy już jest dostępna w sklepie, to nagle okazuje się, że nie mi szkoda na nią pieniędzy albo mam inne wydatki. Więc ja i tak bardzo wierzę, że nadejdzie ten dzień, kiedy będzie w końcu moja. W każdym razie ta... Jest mała, ale jest mega pojemna. Tam się mieści wszystko, całe moje życie. Niestety była już dwa razy u... Chciałam powiedzieć introligatora, ale to chyba nie o to chodzi. U kaletnika! U kaletnika. Pytacie też często o biżuterię. Niestety, nadszedł ten dzień. Musiało to się wydarzyć dzisiaj. Mam tylko jedną bransoletkę. To jest bransoletka, którą dostałam od swoich przyjaciółek na urodziny. I jest z firmy Mokobel. Ta, którą miałam zawsze, taka sztywna obręcz, była zakupiona na targu. A w związku z tym, że jest to rzecz targowa, niestety rozpinała mi się. I to była już druga, którą zgubiłam. I teraz zastanawiam się, czy jechać we wtorek na targ i kupować trzecią i ryzykować, że znowu mi się zgubi, czy po prostu kupić w końcu porządną, bo ją bardzo lubię. Pierścionki. Ten dostałam od przyjaciółek na urodziny, a ten dostałam od swoich rodziców, swojej siostry, też na urodziny. Biżuterię też lubię, bardzo minimalistyczną. O Boże, chyba mnie w życiu nie spotkacie z czymś wiszącym tutaj. Chociaż zastanawiałam się ostatnio nad dużymi kołami, ale jednak wciąż to dla mnie too much. Te kolczyki to jest zwykłe złote kółeczko z cyrkonią. To jest takie małe kółeczko. To są też małe złote kółeczka. Tutaj natomiast mam dwa małe złote kółeczka z cyrkoniami i tu też takie kółeczko na tą część ucha. Jeżeli chodzi o te kolczyki, malutkie kółeczka, to są po prostu kolczyki w rozmiarze dziecięcym. Te kupiłam na Allegro za 100 parę złotych. Jak znajdę, wkleję Wam link. Poczekaj. Te kupiłam u randomowego złotnika, dałam za nie chyba 50 zł, bo to jest taka niska próba. I to wszystko. Nawet nie wiecie, jak się stresowałam, nagrywając mój wywód. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Koniecznie dajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, bo ja się bardzo staram. Moja kastrulka jest ładna. Las dinozaurowa. Dajcie kciuka w dole i obserwujcie nasz kanał. Dziękuję.